W 2017 roku miasto Lubań pozyskało ćwierć miliona złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zabezpieczenie dachu na domu solnym. Remont rozpoczęto w sierpniu. W trakcie remontu wojewódzki konserwator zabytków dokonał oględzin i nakazał zmianę technologii z uwagi na zabytkową wartość dachówki. Nowy sposób przeprowadzania prac był dużo kosztowniejszy. Samorząd w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonał część prac do wysokości dotacji. Zapowiedziano też starania o kolejne dofinansowanie, pozwalające dokończyć przedsięwzięcie. Ministerialny konkurs Ochrona Zabytków został właśnie rozstrzygnięty i Lubań może cieszyć się z wyniku. Lubań nad Dom Solna otrzymał dotację w wysokości miliona złotych. Pozwoli to przeprowadzić inwestycje zgodnie z wymogami konserwatorskimi. W tej chwili 50% dachu jest już zabezpieczone dzięki wykorzystaniu pierwszej dotacji. Teraz lubański zabytek czeka na kontynuację remontu. Zgodnie z wytycznymi konserwatora, wyremontowany dach będzie składał się częściowo z dachówki rozbiórkowej i częściowo będzie uzupełniony nową, wykonaną w określonej technologii. Prace ruszą najwcześniej w lecie 2018 roku, w tej chwili przygotowywana jest odpowiednia dokumentacja.